Cześć kochani! Przychodzę dzisiaj z filmikiem, recenzją rozświetlających kulek Kobo. Myślę, że filmik będzie krótki. Na karteczce mam zapisane wszystko, co chcę Wam powiedzieć, żeby o niczym nie zapomnieć. Zatem zaczynamy. Kulki z Kobo kupiłam właściwie po namowie przez przyjaciółkę, ponieważ była taka limitowanka z Essence, gdzie były właśnie bardzo podobne kulki i moja przyjaciółka użyła ich na mojej twarzy i tak mi się spodobał efekt, że postanowiłam sobie też takie kulki kupić. A że limitowanki Essence już nie było, to szukając w internecie trafiłam na stronę Kobo, zobaczyłam, że oni mają takie kulki i się zgłosiłam. Kupiłam je w Naturze, bo Kobo chyba tylko jest w drogeriach Natura, a ich cena wynosiła albo 17, albo 18 zł. Nie pamiętam dokładnie, ale jeśli wejdziecie na stronę Kobo, to tam na pewno będzie podana cena. To jest tak swoją drogą bardzo fajne na niektórych stronach, że możemy zobaczyć, co ile kosztuje. Producent tutaj na tych kulkach pisze nam coś takiego. Mineralne pudrowe perełki subtelnie rozświetlają i ożywiają twarz, nadając jej aksamitny i gładki wygląd. Idealne zarówno do dziennego, jak i wieczorowego makijażu. I dostępne są w dwóch wersjach. Ja mam tę wersję Bright Pearls, które nadają cerze promienny blask, bo są jeszcze jakby kulki brązujące, ale jakoś do kulek brązujących nie jestem przekonana, do rozświetlających jak najbardziej. Mam te kulki już około 8 miesięcy i stwierdziłam, że nagram dla Was filmik, bo być może zastanawiacie się nad ich kupnem, a są, jak sami się domyślacie, są wydajne, więc jakbym chciała zrobić ich recenzję po tym, jak się skończą, no to byłby to już temat bardzo nieaktualny. Ich jest tutaj, wydawałoby się niewiele, 15 gram. Chociaż nie wiem, jak to jest z pudrami sypkimi. Nie mam jakoś bardzo porównania do takich innych produktów, ale wydaje mi się, że 15 gram to tak średnio, a naprawdę są bardzo, bardzo wydajne. Zapakowane są w taki słoiczek. Postaram się go Wam pokazać. Odkręcamy nakrętkę. Bardzo podoba mi się to, że tu jest taka gąbeczka jakby zabezpieczająca. Folijka zabezpieczająca i tak wyglądają kulki w opakowaniu. Jak nie wiem, czy kamera to odda, ale na nich jest taki proszek jakby. To dlatego, że ja po prostu przejeżdżając po nich pędzlem zbieram ich nadmiar i muszę Wam powiedzieć, że nie ma szału, jeśli chodzi o zużycie, ale już w porównaniu do tego, jak było wcześniej, troszeczkę zużyte są, ponieważ są ta gąbeczka tak bardziej się zapada. Wcześniej w ten sposób wystawała, a teraz już wchodzi cała bez problemu do opakowania. To, co w tych kulkach mi się bardzo podoba, to jest zapach. One pachną, ja generalnie nie przepadam za perfumowanymi rzeczami, ale te mają wyjątkowo ładny, perfumowany zapach. Naprawdę dla miłośników ładnych zapachów będzie jak znalazł. Tak jak mówiłam, są bardzo, bardzo, bardzo wydajne. Po 8 miesiącach ich zużycie, no, jakieś jest. No, ciężko, żeby produkt, który jest używany niemalże codziennie, no wiecie, nie kończył się, tak? Ale naprawdę są bardzo, bardzo, bardzo wydajne. Są takie produkty, które po 8 miesiącach już właściwie widać w nich denko. No, a w tych nie, chociaż ich objętość się zmniejszyła, ale podobno ja jestem mistrzem w zużywaniu produktów, więc być może u Was po 8 miesiącach jeszcze ta objętość się nie zmniejszy. Zwykle te kulki nakładam, powiem Wam, tutaj na kości policzkowej i troszeczkę nad brew, żeby taki łuk zrobić, żeby który ładnie odbija światło. I muszę Wam powiedzieć, że efekt jest bardzo, ale to bardzo, bardzo subtelny. Ja tutaj nakładam
ten rozświetlacz, te kulki rozświetlające, za pomocą pędzelka z takiego z Real Techniques, z tej kolekcji Duo Fibers, do konturowania, ponieważ on jest niewielki i idealnie pasuje do kości policzkowej. Tak jak mówiłam, te kulki mają taki odcień, wiecie, dosyć chłodnawy i one na twarzy też nie są takie ciepłe. To jest po prostu odcień srebrny. Nie ma w nim drobinek złota, za bardzo też różowego nie ma. Raczej jest taki zimny pigment, ale efekt na twarzy daje bardzo ładny. Rzeczywiście twarz jest ładnie rozświetlona. Wydaje mi się, że ten, mimo że to jest taki no, srebrny dosyć proszek, puder, rozświetlacz, to on będzie pasował do większości cer, do większości osób. I jeśli ktoś bardzo lubi się subtelnie malować, to może go tak nałożyć delikatnie. Jeżeli ktoś lubi mocniej, czy chce zrobić wieczorowy makijaż, to może go tak nałożyć więcej, ponieważ tymi kulkami naprawdę jest trudno sobie zrobić krzywdę. One na początku nie nabierały się tak dobrze jak teraz, kiedy już są troszeczkę, wiecie, wyrobione. Niemniej jednak naprawdę pędzlem Real Techniques bardzo dobrze się na nich, z nimi pracuje. I tak jak mówiłam, one naprawdę mają fajny zapach, no nazwijmy to fajną konsystencję, łatwo się je nabiera na puder, dają, co ja gadam, na pędzel, dobrze się je nakłada na twarz, dają subtelny efekt, ale, i to jest właściwie jedyny minus tego produktu, który sprawił, że ja po skończeniu tych kulek raczej do nich nie wrócę, to jest przede wszystkim trwałość. Ponieważ one rano wyglądają bardzo ładnie, ale złażą z twarzy. Fajnie, nie złażą tak, to nie jest brokat, to wiecie, nie ma takich drobinek, nie jesteśmy całe obsypane na rękach drobinkami, ale ten fajny, taki przyjemny, subtelny efekt rozświetlenia no po prostu nam z tych kości policzkowych znika. Być może tak jest u mnie, bo ja czasami lubię się podeprzeć, zapominając o tym, że mam policzki pomalowane, lubię się podeprzeć, czy o brodę, czy o policzek. I być może ściągam nadmiar tego produktu, ale zauważyłam też, że jak jestem, wiecie, na jakiegoś różnego rodzaju spotkaniach rodzinnych, gdzie no właściwie siedzimy przy stole, tutaj rozmawiamy, nie ma takich momentów, takiej nudy, żeby zrobić tak, która to już godzina, to ten rozświetlacz też schodzi z twarzy i zdecydowanie wolę rozświetlacze w płynie, ale to już temat na zupełnie inny filmik. A wracając jeszcze do kulek, to naprawdę, gdyby ten efekt się utrzymywał, to skusiłabym się na kolejne opakowanie, zwłaszcza, że są naprawdę wydajne, niedrogie, ładnie pachną i chyba tego zapachu rano mi będzie najbardziej brakowało, jak się skończą. Poza tym, tak jak mówię, efekt się nie utrzymuje i to jest największy minus. Jeżeli Kobo coś w nich poprawi, to jak najbardziej jest to produkt godny uwagi. Ja do nich nie wrócę, ale jeżeli macie ochotę, to naprawdę warto spróbować. Nawet, wiecie, zrzucić się z jakąś przyjaciółką, mamą, siostrą, kupić sobie ten produkt na pół, bo nawet jak się podzielicie tymi kulkami, to i tak każda będzie miała potąd rozświetlacza. Jeszcze dodam na koniec jedną rzecz, że ja używam tych kulek jako rozświetlacza na kości policzkowe, ale przez to, że ten efekt jest taki subtelny, to właściwie osoby o suchej cerze, coś mi się dzisiaj słowa zlewają, o suchej cerze mogą go nakładać na całą twarz, trochę jak meteoryty Guerlain, słynne meteoryty, które właściwie są pudrem. I te, wiecie, kulki dają naprawdę bardzo subtelny efekt, że one troszeczkę, jeśli ktoś ma suchą skórę, używa podkładu, to może sobie tymi kulkami przypudrować. Na mojej twarzy
gdzie ja mam cerę mieszaną, to niestety próbowałam się przypodrawać tymi kulkami, no to efekt świecenia był podwójny i nawet jak na co dzień ludzie nie zwracają uwagi i nie mówią na przykład, że o kurczę, ale ty się świecisz strasznie na twarzy, tak przy tych kulkach było takie, że zmieniłaś jakoś dietę, bierzesz jakieś leki, bo tak strasznie ci się świeci strefa T. A to właśnie było przez, między innymi przez te kulki. One potęgowały troszeczkę efekt tego, jak sebum. Tak jak mówiłam, potęgowało efekt świecenia na mojej twarzy, dlatego zrezygnowałam. Używam tego jako rozświetlacza i właściwie jako rozświetlacz te kulki Wam polecam, ale jeżeli liczycie na jakiś bardzo trwały efekt i utrzymywanie się przez cały dzień, to niestety te kulki nie dają rady. I to by było na tyle. Filmik, mam nadzieję, krótki, zwięzły i na temat. Jeżeli Wam się podobał, kciuk w górę, zapraszam do subskrypcji, do dalszego oglądania. Dzisiaj dziękuję za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym.